Niezidentyfikowany obiekt wojskowy znaleziony w lesie w Zamościu niedaleko Bydgoszczy. Sprawę bada prokuratura. Jeździła jakaś tam służba, no ale myśleliśmy, że to jakieś ćwiczenia. W tej sprawie trwają czynności, zarówno pracują prokuratorzy, policja, żandarmeria, eksperci wojskowi. Najnowocześniejszy sprzęt dla szpitala. Bydgoskie Centrum Onkologii podpisało umowę na zakup akceleratora wartego 40 milionów złotych. Jest to system, który uzupełni linię terapeutyczną. Widzimy to, jak on pracuje, czy reaguje na promieniowanie. Agresja kierowców coraz większym problemem na polskich drogach. To nie była to jedna jednostkowa sytuacja, to gdzieś w nim siedzi, on tak na takie sytuacje reaguje nerwowo. Byłem ostatnio w Europie Zachodniej. Zupełnie inna kultura jazdy. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Zakończyły się działania służb w lesie w Zamościu niedaleko Bydgoszczy. Odnaleziono tam niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Sytuacja nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców, poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Krajowej wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Miejsce znaleziska badali funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej oraz saperze. To miejsce, w którym odnaleziony został niezidentyfikowany obiekt wojskowy. Według ustaleń dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej trafił na niego klient pobliskiego pensjonatu dla koni. Samo znalezisko wywołało pewną konsternację i pewne jakieś podejrzenia co do pochodzenia tego znaleziska. Stąd decyzja o tym, aby powiadomić stosowne służby. Znalezisko odkryte zostało w lesie w Zamościu, 15 km od Bydgoszczy. Postawiło na nogi wszystkie służby: policję, prokuratorów, żandarmerię i ekspertów wojskowych. Jeździła jakaś tam służba, no ale myśleliśmy, że to jakieś ćwiczenia czy coś, bo ostatnio dostaliśmy informację, że po prostu są ćwiczenia na terenie Polski. Myśleliśmy, że to znowu to, ale widocznie chodziło o tą sytuację. Zaskoczony jestem, że coś tu w Zamościu, w lesie znaleziono i się nie orientuje nawet, co to jest. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała na swojej stronie, że miejsce znalezienia szczątków obiektu zostało zabezpieczone i jest szczegółowo badane. Nie znaleziono śladów eksplozji ani materiałów wybuchowych. Prokuratura Okręgowa Wydział do Spraw Wojskowych wszczął śledztwo w związku z ujawnieniem 24 kwietnia w okolicach Bydgoszczy, około 15 km od Bydgoszczy, szczątków obiektu wojskowego. Śledztwo, które zostało wszczęte o czyn z artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 163 paragraf 1 punkt 3 kodeksu karnego. Czyli sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Badane są różne hipotezy dotyczące zabezpieczonego materiału dowodowego. Ministerstwo Obrony Narodowej od samego rana informowało na Twitterze, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nowe zdolności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 23 kwietnia minął rok od wprowadzenia w życie ustawy o obronie ojczyzny. Jak zapewnia MON, pozwoliło to na rozpoczęcie procesu budowy najsilniejszych wojsk lądowych w Europie. Zwiększono budżet na wydatki obronne, wprowadzono nową metodę rekrutacji do Wojska Polskiego, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej! Po 9 miesiącach od wprowadzenia takiej możliwości do wojska dołączyło blisko 14 tysięcy żołnierzy zawodowych. Ostatnie miesiące to także przełomowe zakupy nowego sprzętu. Zdaniem przedstawicieli resortu obrony narodowej takie inwestycje są niebywale ważne, zwłaszcza teraz w obliczu wojny w Ukrainie, mogą skutecznie odstraszyć agresora. Agata Chyłka-Wnuk, TVP3 Bydgoszcz. Centrum Onkologii w Bydgoszczy będzie miało najnowocześniejszy sprzęt w kraju do radioterapii. Specjalistyczny aparat z rezonansem magnetycznym pozwala niezwykle precyzyjnie podawać wiązki promieniowania, skraca też czas naświetlań. W Europie są tylko 4 takie urządzenia, na świecie kilkanaście. Szpital podpisał umowę na zakup akceleratora, który kosztuje około 40 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia dołożyło do tej inwestycji 10 milionów. Ten pacjent przechodzi radioterapię z powodu zmian nowotworowych w kręgosłupie. Zanim rozpocznie się napromienianie, aparat wykonuje najpierw tomografię komputerową, aby dokładnie wycelować wiązkę promieni w zmienione chorobowo miejsce. Onkolodzy muszą też zachować bezpieczny margines obejmujący także zdrową tkankę, aby mieć pewność, że uda się zniszczyć całego guza. W tej chwili będę miał pierwszy zabieg robiony.
a będzie ich aż 5. Jeszcze większe szanse na powrót do zdrowia może dać pacjentom ten aparat do radioterapii. Daje rewolucyjne wręcz możliwości. To nowoczesny akcelerator, który został zintegrowany z rezonansem magnetycznym. Lekarz ma niezwykle precyzyjny obraz tkanki nowotworowej w trakcie naświetlania. Oszczędza zdrową tkankę. Aparat jeszcze dokładniej lokalizuje guza, nawet jeśli podczas terapii zmienia swój kształt. Dotychczasowe techniki pozwalały nam tylko zobaczyć różnicę w gęstości pomiędzy tkankami, a teraz widzimy również jego funkcjonalność. Widzimy to, jak on pracuje, czy reaguje na promieniowanie, czy nie. I tym ta technologia różni się od wszystkich pozostałych, które są stosowane w całym naszym kraju. Bydgoskie Centrum Onkologii będzie pierwszym szpitalem w kraju, który zastosuje tę technologię. Korzystają z niej tylko 4 ośrodki w Europie. Już niedługo także Bydgoszcz. Szpital podpisał właśnie umowę na zakup urządzenia. Pacjenci będą nim leczeni już za rok. Realizujemy cały czas podstawowy element swojej strategii, mianowicie dążenie do diagnozowania i leczenia pacjentów w naszym regionie na europejskim poziomie. W takim ośrodku jak Centrum Onkologii w Bydgoszczy, no jest to system, który uzupełni linię terapeutyczną. No to myślę, że otworzy nową drogę dla pacjentów. Zawężenie obszaru napromieniania wyłącznie do guza umożliwia podanie jednorazowo znacznie wyższej dawki promieniowania. Chory będzie leczony krócej, uniknie też powikłań. Akcelerator Unity kosztuje 40 milionów złotych. Ministerstwo Zdrowia na wymianę aparatury medycznej przekazało 10 milionów. Reszta to środki wypracowane przez szpital. Znakomicie prowadzona gospodarka finansowa. Znakomicie zorganizowana historia przepływów finansowych powoduje, że ten szpital jest naprawdę liderem w kraju. Równocześnie szpital rozwija technikę robotową. Dysponuje już 2 aparatami Da Vinci. Oprócz urologów operują nim także ginekolodzy. W maju międzynarodowe egzaminy dopuszczające do tego typu operacji zdawać będą chirurdzy i terakochirurdzy. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Inwestycje lokalne, Polska jest jedna. Pod takim hasłem w Rypinie odbyło się spotkanie samorządowców z politykami Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiano o projektach, które zostały zrealizowane w regionie. Rypin, jak i wiele pięknych małych ojczyzn, mógł się bardzo mocno rozwijać dzięki środkom rządowym. Są to środki nie tylko łatwe w pozyskaniu, ale również łatwe w realizacji, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń, jak w przypadku funduszy unijnych czy innych programów. Zrobiliśmy bardzo wiele inwestycji. To jest rewitalizacja parku, budowa bieżni, budowa hotelu z zapleczem spa, a także restauracją. Nowe miejsca przy szkołach to są rewitalizacje przestrzeni publicznej w postaci budowy parkingów dla mieszkańców, a także nowoczesnych placów zabaw. Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i Polska ma urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. I właśnie na tym polega ta dystrybucja środków rządowych, środków, które trafiają do gmin, miejscowości, także tych małych, tak właśnie, żeby wyrównywać szanse, żeby likwidować ryzyko wykluczenia, chociażby wykluczenia komunikacyjnego, żeby budować drogi, rozwijać inwestycje, tak żeby w każdym miejscu w Polsce, nie tylko w dużych ośrodkach, żyło się Polakom jak najlepiej. Dzisiaj, kiedy jeździmy po Polsce, widzimy białe tablice z biało-czerwoną flagą i to jest dowód na to, że właśnie ze środków rządowych, z programów rządowych dana droga została sfinansowana. Budowa połączenia bądź modernizacja, ale to także Fundusz Inwestycji Lokalnych, po który również sięgnęli samorządowcy. To są programy, które sami samorządowcy wskazują. To oni mówią, co jest potrzebne u nich w gminie, na co by chcieli dostać środki. Nie tylko dużo łatwiej jest je zdobyć, bo dużo mniejsza jest biurokracja niż na przykład ze środkami tymi unijnymi, które Urząd Marszałkowski wypłaca, ale także dużo wyższy jest poziom dofinansowania. W niektórych programach to jest nawet 98%, w wielu wynosi on około 80%. To jest też powód atrakcyjności tego programu. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w programie. W zdrowym ciele wielkie serce. W dniu sportu żołnierze WOT-u wspierali chorego kolegę. Więcej przypadków niewłaściwych praktyk na rynku żywności. Nieprawidłowości wykryto w co 10. partii badanego towaru. Rozmowy o sporcie, diecie i zdrowym stylu życia. W Brygadzie Obrony Terytorialnej zorganizowano Dzień Sportu. Wydarzeniu towarzyszyła zbiórka pieniędzy dla jednego z żołnierzy, u którego zdiagnozowano czerniaka.
Jak głosi znane powiedzenie, sport to zdrowie. Wiedzą o tym żołnierze z 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Bydgoszczy, którzy zorganizowali w swojej jednostce Dzień Sportu. W tym roku wydarzenie ma jednak szczególny wymiar. Połączyliśmy zbiórkę środków, mówienie o chorobie naszego kolegi, właśnie z promocją zdrowia. Darek jest naszym kolegą tutaj, żołnierzem 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, zachorował na raka. Podjęliśmy działanie, aby wesprzeć go. Jednym z działań było zorganizowanie akcji Pompka dla Darka. Ponad 20 żołnierzy wykonało dla swojego kolegi pompki, a następnie wsparło zrzutkę kwotą minimum 10 zł. Nominowani zostali kolejni, którzy w przypadku niewykonania zadania mają obowiązek wpłacić po 20 zł. Darek cieszy się tutaj u nas na kompanii bardzo dobrą opinią. Często robi rzeczy, że tak powiem, ponadnormatywnie, rzeczy, do których niekoniecznie należy do jego obowiązku, po prostu tylko po to, żeby komuś pomóc. W ostatnich latach starszy kapral Dariusz Kuciński pomagał przy gaszeniu ognia podczas pożaru domu sąsiada, uratował mężczyznę, który chciał skoczyć z mostu, czy zatrzymał nietrzeźwego kierowcę. Teraz to on potrzebuje pomocy. Jestem trenerem MMA i o walce takiej sportowej wiem naprawdę dużo. A wiem, że życie tak naprawdę jest taką nieustającą walką. Teraz Darek właśnie walczy o swoje zdrowie i musimy wspomóc go w tej walce. Datki wspierające powrót do zdrowia żołnierza można wpłacać za pomocą strony Rock and Roll, wpisując w wyszukiwarkę Dariusz Kuciński. Bydgoszcz, Marcelina Bociek. Zajeżdżanie drogi, oślepianie światłami, krzyki czy obelgi. Agresja kierowców to coraz większy problem. Do policji kierowcy wysłali w ubiegłym roku ponad 1000 filmów, na których widać, w jaki sposób popełniane są wykroczenia. Bydgoszcz, ulica Fordońska. W tym wypadku to bardziej pole walki niż publiczna droga. Kierowca Hondy zatrzymuje się na czerwonym świetle i wyładowuje swoją złość na drugim aucie. Prawdopodobnie zdenerwowało go to, że kierowca Peugeota jechał za długo lewym pasem. To wniosek autora filmu, który miał zauważyć agresywne zachowanie na drodze tego mężczyzny już chwilę wcześniej. Według instruktora Wordu, któremu film pokazaliśmy, takie sytuacje mogą wpłynąć negatywnie na dalszą jazdę. Po tym zdarzeniu tamten kierowca, ten poszkodowany, będzie miał inne zdarzenie, gdzie nie zdąży zareagować, ponieważ te emocje jeszcze w nim będą siedziały. A jeżeli chodzi o tego agresora, to chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, że tutaj on prawdopodobnie ma to na co dzień, czyli to nie była ta jedna jednostkowa sytuacja, to gdzieś w nim siedzi, on tak na takie sytuacje reaguje nerwowo. Proszę sobie wyobrazić, jaka by mogła być reakcja na pieszego. Tu zaatakowanego uchroniła przed ciosami karoseria auta. Według badań Instytutu Transportu Drogowego ponad 80% kierowców deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu zdarza im się obserwować agresywne zachowanie na drogach. Stałem na światłach, włączałem się do ruchu, ponieważ włączyło się światło zielone. I pani mnie tam przytarła z boku i pomachała mi rączką i odjechała sobie. Byłem ostatnio w Europie Zachodniej, zupełnie inna kultura jazdy, pod każdym względem. U nas są sytuacje takie, gdzie powiedzmy jeden mądrzejszy od drugiego chce być. Stop agresji na drodze mówi także policja, która uruchomiła na swojej stronie internetowej skrzynkę kontaktową. Można na nią wysłać nagrane filmy z przejawami agresji zbyt krewkich uczestników ruchu drogowego oraz popełnianych przez nich wykroczeń. Najbardziej bulwersujące to są takie zachowania właśnie w okolicach przejść dla pieszych, bo one budzą chyba największe emocje. Wtedy, kiedy jeden kierowca się zatrzymuje, a drugi go po prostu wyprzedza, tak naprawdę stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla osoby, która po prostu przechodzi akurat w tym czasie przez przejście. Do kujawsko-pomorskiej policji kierowcy wysłali w ubiegłym roku ponad 1000 filmów, w tym już ponad 200. Filmy są analizowane i często kończą się ukaraniem mandatem, jeśli doszło do wykroczenia lub do stworzenia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób. Mieszkańcy dzielnicy Mątwy sprzeciwiają się powstaniu w ich bliskim sąsiedztwie krematorium. To niemoralne i nieetyczne, mówią. Decyzję zezwalającą na budowę obiektu wydał starosta. Dzisiaj w urzędzie odbyło się spotkanie w sprawie odwołania od tej decyzji. Teren w pobliżu ulic Popowickiej i Deszczowej. Właśnie w tym miejscu, według założeń, ma powstać krematorium. Tuż obok stoją domy jednorodzinne. Ich mieszkańcy protestują, bo jak twierdzą, nikt nie konsultował z nimi możliwości powstania w sąsiedztwie z popielarni zwłok. Na polu sieje się ziemniaczki i wszystko, a tu obok dosłownie na pole mi prawie będzie wjeżdżał, bo tam jest wąska droga. No nie wiem, ja sobie nie wyobrażam tego.
Dodatkowo teren, na którym ma powstać inwestycja, znajduje się w Niedźce i jest otoczony zakładami oraz przedsiębiorstwami, które zdaniem wielu produkują niezdrowe substancje. Dokłada się nam następne rzeczy, które są szkodliwe dla zdrowia. Mam kolegę radiologa, który poinformował mnie o tym, że teraz w Inowrocław i tu Kujawsko-Pomorskie jest zagłębiem rakowym w Polsce. Dym z spalarni, z popielarni, trzeba byśmy to nie nazwali, z krematorium, wyleci poza granicę. Sprawa budzi ogromne emocje. Podczas dyskusji ze starostą mieszkańcy Inowrocławia nie kryli rozczarowania. Mamy totalny smród śmietniska. Czują się oszukani, bo ich zdaniem oprócz kwestii zdrowotnych budowa krematorium znacząco obniża wartość inwestycyjną położonych w pobliżu nieruchomości. Ceny działek spadły. Te tereny przestały się sprzedawać. Nikt nie będzie kupował działek, nikt nie będzie budował niczego, jeżeli tam ma powstać spopielarnia zwłok. Zwana krematorium. Tam żadnej pary nie będzie do powietrza wycierane. Starosta tłumaczy, że według miejscowego planu zagospodarowania teren ten uznawany jest jako usługowo-przemysłowy. Wiesława Pawłowska podkreśla, że nie wiedziała o tym, iż w tym miejscu ma powstać krematorium. Mimo to nie miała podstaw do wydania inwestorowi decyzji odmownej. Zgodnie z przepisami prawa spełnia wszystkie kryteria prawa budowlanego. Wszystkie i ochrony środowiska. Takie są dokumenty złożone, które zostały zbadane z każdej strony. Do starostwa wpłynęło niedawno odwołanie mieszkańców dzielnicy Mątwy od decyzji budowy spopielarni zwłok. Nie oznacza to jednak, że możliwość realizacji inwestycji została wstrzymana. Państwo się nie zgodzili z tym, złożyli wniosek o uznanie za stronę. Jest to dobry ruch w ich przypadku. Na tej podstawie wznowiliśmy postępowanie. Teraz o losach odwołania zadecyduje wojewoda kujawsko-pomorski. Inowrocław, Joanna Wojnowolska. Jan Paweł II i Solidarność. Dzisiaj w Toruniu rozmawiano o znaczeniu działalności papieża Polaka w powstaniu i rozwoju związku. W konferencji w Centrum Dialogu udział wzięli m.in. naukowcy oraz duchowni. Nasz papież niewątpliwie odegrał rolę takiej iskry zapalającej ten płomień wolności. To jest coś, co uwidoczniło się już podczas pierwszej pielgrzymki. W latach 80. zresztą przetrwanie idei Solidarności, przetrwanie struktur tych podziemnych Solidarności i odrodzenie rok 89 już i przyczynienie się bardzo duże do tej dobrej zmiany w kierunku dobrej zmiany państwa, uwolnienia też państwa jako zależnego. Rola Ojca Świętego była gigantyczna. Dolnośląskiej Solidarności z dnia na dzień. Ideą konferencji jest spojrzenie na dwa fenomeny. Na dziedzictwo Jana Pawła II, dziedzictwo jego osoby i myśli oraz na dziedzictwo Solidarności. Co oznaczają te fenomeny, te zjawiska, ale też jakie praktyczne implikacje mają dla naszej współczesności. Ta konferencja jest o tyle niestandardowa, że oprócz refleksji teologicznej laboratorium świętego Jana Pawła II, no właśnie jest ta refleksja historyczna, jest ta refleksja też archiwalna, jest ta refleksja kościelna na różnych poziomach funkcjonowania Kościoła jako organizacji społecznej. Ta inicjatywa działającego przy Wydziale Teologicznym Laboratorium Myśli Jana Pawła II jest bardzo cenna. Nauczanie Jana Pawła II również może być zastosowane do rozwiązywania naszych współczesnych problemów. Nie ma najlepszych informacji dotyczących skali oszustw na rynku żywności. Inspekcja Jakości Handlowej podała dane, z których wynika, że minimalnie wzrósł odsetek przypadków niewłaściwych praktyk. Nieprawidłowości wykryto w niemal co 10. partii badanego towaru. Poprawiło się za to oznakowanie produktów. Potrawy najlepiej wychodzą spod ręki gospodyń domowych. Dbają one o jakość i o to, by surowiec był jak najlepszy. Produkty starają się mieć naturalne albo po prostu swoje. Najlepiej to jest swojska kura, biegająca po podwórku. Z wolnego wybiegu jeszcze najlepiej. Wtedy jest najlepszy i wyjątkowy smak wychodzi z tego rosołu. Czasem jednak kupując już gotowy produkt, można się rozczarować. W ubiegłym roku sprawdzono ponad 2000 podmiotów, producentów, sklepów i restauracji. Cechy organoleptyczne nie odpowiadały normom w przypadku 3% skontrolowanych partii. Gorzej wypadł skład fizyko-chemiczny. Analizy laboratoryjne wykazały, że zastrzeżenia były do 12% badanych próbek. To wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem niemal o punkt procentowy. Są gałęzie, gdzie widzimy, że ta żywność znacznie się poprawia, ale też są takie sytuacje, kiedy widzimy, że
że cały czas wymaga to dalszej pracy. Najwięcej zastrzeżeń jest do branży mięsnej, rybnej oraz do dań azjatyckich. Nie najlepiej wypada oliwa, przetwory warzywne czy miód. Jest bardzo dużo nieuczciwych sprzedawców, bardzo dużo jest takich osób, które mają gdzieś tam zgłoszone pasieki, a w rzeczywistości nie mają ani jednego ula. Oni po prostu tylko handlują miodem, kupują jak najtańszy, no i starają się go jak najdrożej sprzedać. Zdarza się, że zamiast mięsa wołowego stosowane jest wieprzowe, a na etykietach brakuje informacji o składzie. Inspektorzy zapowiadają dalsze kontrole. Często też konsumenci sami weryfikują producenta. Przedsiębiorcy, którzy dbają o swoją markę i o swoich klientów, to nie fałszują żywności. Jeżeli takie przypadki mają miejsce, one są wychwytywane przez służby kontrolne i na pewno takie przedsiębiorcy nie mogą liczyć na dalsze powodzenie na rynku. W ubiegłym roku zanotowano spadek o 3 punkty procentowe przypadków niewłaściwego oznakowania, ale nadal nieprawidłowości stwierdzane są w 1/4 sprawdzanych towarów. W Operze Nowa trwa Bydgoski Festiwal Operowy. Dziś wieczorem widzowie zobaczą Orfeusza i Eurydykę warszawskiej opery kameralnej prowadzonej przez znaną polskiej publiczności śpiewaczkę Alicję Węgorzewską. Wartości projektowi dodaje fakt, że reżyserii spektaklu podjęła się znana reżyserka Magdalena Piekosz. Fantastyczna wizja Orfeusza, który jest śpiewakiem, jest tancerzem Eurydyki i przeplatanie się tych światów i choreografii i dramaturgii i śpiewu i tańca i aktorstwa i światła Pawła Murlika. Jest to mocno, mocno wykorzystane w naszym spektaklu. Dzisiaj już nie ma teatru operowego stojącego śpiewaka w kostiumie na baczność. Ja na przykład takim śpiewakiem, którego tolerowałam, który tak śpiewał, był Luciano Pavarotti. Miał po prostu taki blask, taką charyzmę, że mi wcale nie przeszkadzało, że on nie potrafi się ruszać. Dzisiejszy świat jest światem równie z filmu, może dlatego u nas jest tak, mimo tej małej sceny, jest tak postawione mocne aktorstwo, że wiele realizacji robimy również z Telewizją Polską i wiele z naszych spektakli będzie można obejrzeć za kilkadziesiąt lat i zobaczyć, jakie było stadium wtedy, jakie było postrzeganie aktorstwa w teatrze operowym. A w zbliżeniach pora na informacje sportowe. Artur Onacki, dzień dobry. Dzień dobry. Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z naszego regionu wzięli udział w konkursie wiedzy o historii polskiego i światowego olimpizmu organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Radę Olimpijską. Zmaganiom młodzieży przyglądali się olimpijczycy z regionu. Wszystkie szkoły pracują grupowo. Najpierw będzie test wiedzy pisemnej. Czyli będą takie eliminacje, później będzie znowu większe grono 10 szkół i na końcu ścisły finał, to już pytania ustne. Mi jest bardzo miło, że mogę być tutaj przykładem do naśladowania jako olimpijczyk, ale będą na pewno jeszcze inni olimpijczycy jak Darek Białkowski, jak Daniela Walkowiak-Pilecka. A więcej o sporcie oczywiście w naszym serwisie o 21.45. O pogodzie opowie Państwu Angelika Bednarska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Aktualnie ster w pogodzie przejął ośrodek wyżowy, dzięki któremu ta dzisiejsza noc w województwie będzie pogodna, ale i też zimna. Temperatura spadnie do 2 stopni, ale w wielu miejscach ponownie mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. I tak też po rześkim poranku czeka nas całkiem przyjemny dzień. Nie zabraknie słońca, a termometry wskażą około 14 stopni. Prognoza na kolejne dni to przeplatanka deszczowych chmur ze słońcem. O szczegółach opowiem Państwu już za moment. Zapraszam i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Teraz to wszystkie informacje. Do zobaczenia.